Cześć, witajcie. Dzisiaj Wenus jest w Poznaniu. Dzisiaj Wenus ma swoje podróże małe i duże i przyjechała zobaczyć koziołki. Koziołki do Poznania. No właśnie, tu są koziołki poznańskie. Schowały się, poszły spać, ponieważ Wenus jak zwykle zaspała. I niestety stuknąć się może sama ze sobą w lustro, ale koziołki gdzieś tam są ukryte. Schowali je przede mną. A teraz na poważnie, miałam się wygrzać. Przyleciałam się wygrzać kości swoje zreumatyzowane. Przywiozłam niestety ze sobą islandzki wiatr. Piździ, wieje, deszcz już zaczyna padać. Także tyle właśnie mam mojego urlopu. Ubrania, które przywiozłam, są nie na tą temperaturę, więc cieszę się, że chociaż dwie pary spodni zabrałam ze sobą. No i tak to właśnie wygląda, ale ogólnie bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie. I sobie chodzę, oglądam, zwiedzam i podziwiam. Idę i powiem wam tak, że tutaj jest właśnie w samym centrum tyle spalin było, że właśnie mnie głowa rozbolała, dostałam kataru na miejscu od razu i kręciło mi się w głowie i kiedyś słyszałam taką właśnie historię, jak to z Islandii się jedzie do dużego miasta i nagle wszystkich boli głowa. Jeżdżąc do Gdyni tego nigdy nie poczułam, ale jednak będąc w mieście, które nie ma kontaktu jakiegoś z otwartą przestrzenią, to po prostu poczułam to i się zdziwiłam, także już wiem, że takie coś na pewno jest. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie wieje ten islandzki wiatr i bardzo dobrze, ponieważ przestała mi głowa boleć. Od razu lepiej mi się oddycha i jakoś tak jest przyjemniej. Idę sobie dalej.